Jeżeli chodzi o mnie, to ja powiem oczywiście, proszę Państwa, ja uważam, że samorządy terytorialne to jest zdobycz, którą ja akceptuję, popieram i uważam, że to jest bardzo potrzebne i bardzo dobre rozwiązanie, które sprawdziło się w naszym kraju. Ale z drugiej strony uważam, mając swoje wieloletnie doświadczenie w samorządzie od 90 roku, działając w samorządzie nawet przy pierwszych wyborach, już nie chcę wracać do historii, myślę, że położyłem wiele zasług w kierunku takim, żeby ten samorząd w Kołobrzegu powstał i żeby on funkcjonował i był. Uważam, że wieloletnie sprawowanie władzy samorządowej prowadzi do alienacji, do błędów, do nieprawidłowości i dlatego opowiadam się za zmianą, dlatego że każda zmiana po pierwsze powoduje świeże spojrzenie na samorząd, na problemy mieszkańców. Poza tym wyjaśnia wiele spraw, o których kołobrzeżanie dyskutują na różnego rodzaju spotkaniach, mniej ważnych lub bardziej ważnych, rozwiewa szereg wątpliwości i szereg podejrzeń, które się pojawiają, jeśli chodzi o działalność w samorządzie. Ja myślę, że w Kołobrzegu jest wiele spraw, które nie zostały wyjaśnione. Państwo pamiętacie historię z Hosso, historie z różnego rodzaju inwestycjami, które do dnia dzisiejszego nie są wyjaśnione tak naprawdę i cały czas ja mam nadzieję, że każda zmiana powodowałaby to, że ten system sprawowania władzy by się oczyszczał. Mieszkańcy by po prostu posiadali jak gdyby komfort poznania kulis działania jednego czy drugiego prezydenta miasta Kołobrzegu. I dlatego opowiadam się za zmianą. Nie wiem, jak będzie wyglądało rządzenie kolejnego kandydata, który wygra wybory w Kołobrzegu, ale uważam, że jeżeli jest to jakaś ciągłość polityczna i partyjna, to takiej zmiany nie dostrzegam na dzień dzisiejszy, dlatego chciałbym, żeby ta zmiana była faktyczna. Czyli żeby inna opcja, jak gdyby miała szansę zajrzenia do szuflad Urzędu Miasta, do szuflad i biurek, w naszych spółkach, żebyśmy po prostu poznali kulisy szeregu decyzji i szeregu rozwiązań, które zapadały na przestrzeni ostatnich lat. Jestem radnym, proszę Państwa, kolejną kadencję i muszę Państwu szczerze się przyznać, że jako radny niestety nie posiadam wiedzy dotyczącej podejmowania szeregu decyzji przez prezydenta miasta czy przez prezesów naszych spółek. Po prostu nie miałem możliwości się z nimi zapoznać, pomimo że próbowałem dogłębnie się dopytywać, niestety nie jestem w stanie wszystko dostrzec i do wszystkiego dotrzeć. Dlatego ja uważam, że taka zmiana jest niezbędna i konieczna. No to rozumiem, że chce pan oddać nieważny głos, tak? Proszę? Mówi pan o realnej zmianie, to praktycznie... Dlatego odszedłem do powiatu, dając szansę innym, żeby inni się wykazali na moim miejscu, bo twierdzę, że każda zmiana w mieście jest wskazana i potrzebna. Natomiast w powiecie jest zupełnie inny przypadek. Ja tam jestem jedynym, który chyba jestem ze starej formacji, jeśli mnie pamięć nie zawodzi. Reszta kandydatów są chyba nowi. Także w powiecie się pewnie też wiele zmieni, jeśli chodzi o radnych. Natomiast jeśli chodzi o starostę, prawdopodobnie nie nastąpi zmiana, bo oficjalnie wiem, że tam już doszło do koalicji, także ubolewam nad tym, że tam tej zmiany nie będzie. Ale możemy tylko zaapelować.